Cześć, to ja Alien. Siemacie moi drodzy, jesteśmy w Drivelandzie pod Żyrardowem. No i mamy tutaj trochę włoszczyzny do objeżdżenia. No, co za dzień. Słuchajcie, za nami cały dzień jazd. Dobre kilka godzin tutaj na tym ODTJ-cie, na Drivelandzie i muszę przyznać, że fajne to miejsce. Naprawdę spodoba mi się i pewnie zagości na mojej mapie. Ale o Drivelandzie nie będzie. Dzisiaj tak naprawdę trochę o Ducati, bo co prawda widzicie, ustawiłem sobie tutaj Desert X-y, ale nie tylko nimi jeździłem i nimi tak naprawdę tutaj sobie pojeździłem tylko troszeczkę, bo i tak spoko, że jest jakikolwiek fragment toru terenowego, toru ziemnego, nieutwardzonego. Pierwsze wrażenia z jazdy desertem. Naprawdę fajnie się to zbiera, fajnie motocykl jest skonstruowany. Dużo detali od razu na pierwszy rzut oka i przy pierwszej przysiadce naprawdę działa i się zgadza. Dzisiejszy dzień spędziliśmy tak naprawdę testując całą paletę modeli Ducati i tam gdzieś w tle widzicie supersporty. Jeździliśmy motocyklami sportowymi, jeździliśmy monsterami, jeździliśmy scramblerami, jeździliśmy multistradami wszystkimi, jeździliśmy desertami i tak dalej. Także, no i diabelem. No powiem Wam, że było fajnie. Zacznę od początku. Zaczęliśmy sobie tutaj od podzielenia się na grupy i zaczęliśmy śmigać po różnych sekcjach tego toru. Na pierwszy ogień poszły, a jakże, diabele, bo czemu nie? Czemu, jak zaczynać to z grubej rury, a jak spadać to z wysokiego konia? Powiem Wam, że diabel zaskakuje tym, jaki jest manewrowo skuteczny. Jakby, jak spojrzycie na ten motocykl, to on naprawdę przypomina wielkiego, bardzo potężnego power cruisera, który tak naprawdę chce śmigać tylko do przodu. Nieprawda, tam jest ustawiony taki super ciasny slalom, i diabelem też dało radę go robić, zupełnie spokojnie. Także diabel naprawdę mega, mega na plus. Poza tym rzecz niesamowicie zaskakująca, to jest kompletna transformacja tego motocykla z V2 do V4 teraz nowego tego diabela. Wow, to jest po prostu przepaść. Na rzut drugi poszły motocykle sportowe, czyli pojechaliśmy Street Fighterem, V2, V4, Panigale, V2, V4. Na koniec jeszcze pośmigałem sobie Super Sportem. Te maszyny, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka różnią się niewiele, no oczywiście tam silnikami, nie? Zasadniczo różnią się w jeździe. Jeśli miałbym wybrać jeden motocykl, który zrobił na mnie największe wrażenie, Krzysiek z Motosapiensów dzisiaj mnie pytał, którym Ducati jeździło mi się najlepiej i dlaczego będzie to Desert X. Ale darowałem sobie mówienie akurat o nim i wybrałem spośród pozostałych. I powiem Wam, że Street Fighter V2, wow, to jest maszyna. Jeśli miałbym wybierać spośród tej palety, pomijając deserta, no to Street Fighter V2 robi mega robotę, świetnie się tym jeździ, jest lekki, jest zwinny, bardzo fajnie pracuje i oddaje moc. I oczywiście V4 są troszeczkę bardziej kulturalne, ale ta V2 w Street Fighterze robiła niesamowitą robotę. Pojeździliśmy też sobie nowymi monsterami. Słuchajcie, helikopter podleciał. Ciekawe, czy będzie lądował. No, sami widzicie, takie różne dziwne rzeczy się tu dzieją. Wracając mimo wszystko do Ducati. Oczywiście dzisiejszy dzień wypadł tak, że mieliśmy zdecydowanie za mało czasu i było to tak skondensowane, że trudno było opowiedzieć o wszystkich motocyklach. Ale trudno jest mi opowiedzieć teraz Wam, że o wiecie, ja naprawdę przetestowałem, ale pojeździłem wszystkimi i
Mam teraz pojęcie o ewolucji całej marki i o tym, które mi się podobają, a które trochę mniej i które bardzo będę chciał przetestować konkretnie, a które no, w dalszej kolejności. Tych w dalszej kolejności jest niewiele, swoją drogą. Dobra, konkrety. Desert X w malowaniu zeszłorocznym. Świetna, fajna maszyna. Bardzo ładny design. W tym motocyklu na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Silnik też jest fajny. Tam robiliśmy chopki, zobaczycie pewnie kilka zdjęć. Naprawdę fajnie zrobionych. Obłędny look, retro styl. Ciekawostka odnośnie malowania tego. Ludzie z Ducati mówią, że zrobili to jako malowanie takie koncepcyjne, na targi, takie rzeczy, ale klienci potencjalni powiedzieli, ej, oprócz tego chcemy takie malowanie i no i zrobili. To w sumie dość ciekawe, szczególnie z tego powodu, że do mnie docierały raczej dokładnie odwrotne informacje, czyli że ludzie wolą biały niż ten nowe malowanie na ten rok to czarne. Ja też wolę białe, ale jest ten. No oczywiście tutaj, wiecie, mamy twina, mamy wszystko pod teren, całkiem fajnie to działa. Całkiem fajnie ten motocykl skacze i się zbiera. Ducati, dajcie mi go. No, złapmy trochę cienia i pokażę wam, o czym mówiłem. To jest maszyna, od której zacząłem. I jak spojrzycie na nowego Diavela, no to jest niesamowite. Tutaj te detale, wszystko ma być przepiękne. Patrzcie. Pach. Podnóżek. Dzięki. Instruktorzy, super. Słuchajcie, motocykl sprawia wrażenie naprawdę wielkiego, potężnego, przytłaczającego i takiego intimidating, wiecie o co mi chodzi, że no bez doświadczenia to nie podchodzi. Jeździ się nim rewelacyjnie. Tu mamy, zobaczcie z kolei, starą znajomą z Sardynii, Multirally. Bardzo fajna, świetna. Odcinek macie na kanale, to nie będę wam o niej opowiadał. Tam stoi V4S, nad której pojeździłem, a ktoś mi podjumał Pikes Peaka. I powiem wam, że Pikes Peak naprawdę zrobił na mnie mega wrażenie. Dzięki zawieszeniu Olinsa i dzięki tym 17-calowym kołom. Kurde, jakie to jest nimble, jak to się przewala w zakrętach. Rewelacja. Zresztą, słuchajcie, co tu możemy dużo powiedzieć? Mówimy o gamie motocykli premium. Czy coś jest z nimi nie tak? Nie stać mnie na nie. Dobra, kończę, bo naprawdę jestem styrany po caluteńkim dniu jazdy tymi wszystkimi wspaniałymi sprzętami i pora się zbierać i trochę odpocząć. Subskrybuj kanał Aliana DV Vlog i Świat Motocykli.